Stop, panowie, stop. Filipek wywołał zamieszanie. Filipek ja dostanie swój czas. Dawaj, Filipek. Ale Filipek zaraz, najpierw chcieliśmy dokończyć z Izakiem. Na imprezę, zapraszam. Paweł Jóźwiak jest nie do pobicia dzisiaj. Siema, bijaj tutaj, się już pierdolę do góry, normalnie. Pawełku, mój pokazy. Poczekaj, stop. Filipek, wejdź na scenę najpierw. Proszę, tu masz schody, jeżeli już masz chodzić. Od razu mu wypierdolę. Ja mam prezent i dla Pawła Jóźwiaka, i dla ciebie. Pierwszy to jest dla ciebie. Tutaj na wszelki wypadek. Gentleman w końcu. Tak. Filipek może tutaj powiem. Masz z okazji urodzin, żebyś drugiego dziecka nikicie nie zrobił. Jest i nasz piękny gentleman. I tutaj masz, Pawełku, prezent dla ciebie. Bo uważam, że mu zrobisz dziecko w oktagonie bez tego, a jeden dziecko tej kultury to jest za dużo. Piąteczka. Filipku, czy masz... Bo jest i on! Choć miałeś mi No nie, ja cię nie będę bił, byczku, no co ty? Oszalałeś? Filipek, ja słyszałem, no to powiedz mi to w twarz, co powiem ci to w twarz, śmieciem dla mnie. Jesteś zwykłą ślizgoparówą. A wiesz, dlaczego jest ślizgoparówą? Bo wypowiadasz się na mój temat, kurwiąc mnie, więc było w ogóle nie otwierać mordy i nie wypowiadać się w moim temacie, ty zacząłeś. Ale ja tylko stwierdziłem, że ty jesteś nie, a ja stwierdziłem później, że ty jesteś zwykłym śmieciem, kurwa. Wyklepał z tej bani. Co ty, śmietniczku, kurwa? I Ferrari też nie, jedyne, stary, powiem ci jedną rzecz. Jedyne, za co szanuję, za to, że przyjechałeś. Gadałem z Ferrari, daj spokój sobie, kurwa. Nie ma żadnego respektu, kurwa. No to żartuję sobie, chyba gościu, co do mnie teraz mówisz. Chodź na środek sceny. Bez języczka. Dobrze, stańcie na środku sceny, ja do was wyjdę w takim razie. Filipek i Adrian Cios mają swoje przemyślenia. Tylko mówię od razu. Chodź, Filipek, tutaj proszę. Tu. O, Adrian, tutaj. Zapraszam, na środek, dobrze? Potrzebuję na sobotę. Bez języczka, panowie, bez języczka. Się napierdolę, jak dziwka w tym fejmie, kurwa. Nie ma prawa, nie masz prawa. MMA, K1, to jest nieważne. Pozwalam ci nawet formułę wybrać. Pozwalam cię w każdej formule. Nie mam dziecka, to ty pierdolisz. Ale ja ci zrobię pierwsze. Też słyszałem, że masz jakieś życzenia urodzinowe. Nie mam żadnych życzeń, bo nie składa życzeń. Przepraszam, jakby jestem tolerancyjny. Posłuchaj jedną rzecz, wybierasz sobie formułę, stary. W każdej formule, żebyś potem nie płakał, że cię wywracam, obalam czy jakieś inne rzeczy. Dobrze, robimy to boks, małe rękawice. Boks, małe rękawice, tak? Się, no nie ma żadnego problemu. Kurwa, żadnego. Nie tylko za to, bo nie, szanuję, że przyszedł tutaj, tylko za to. Ale nie dzisiaj... Mogę pierwszy wyjebać, wziąłem pią... Posłuchaj, dzisiaj nie! A sytuacja jest raczej taka niekomfortowa dla mnie, bo nie wiem, czy cios mnie chce przylizać, czy wyjść ze mną, dalej. Nie, ja nie mam zamiaru nic z tobą robić, żeby Kornelka nie widział, nie wziął do mnie problemy. Więc powiem, nie, powiem tylko tyle. Dzisiaj masz tryfę lugową z tego względu, że przyjechałeś i za to szanuję, ale od momentu, wychodzimy z tej hali, od momentu, chodź następnej konfrontacji, jesteś rozsądny. Ja mogę tylko dzisiaj poczekać przed halą. Nie ma problemu, ja tylko dzisiaj, tak jak ci powiedziałem, taryfa ulgowa, bo przyjechałeś, więc za to szanuję, ale za nic więcej. I by jest od następnego, widowiska, jesteś rozsądny, żebyś będziesz miał napierdalany, kurwa. Cię. Małe rękawice, boks, żeby nikt później mnie nie zarzucił, że leży na kimś. Nie ma problemu. Dobrze, być może ta walka dojdzie do skutku. Panie i panowie, Filipek i Adrian Cios. Fifi, dziękujemy, że wpadłeś na imprezę urodzinową.